Otwieram 48. nadzwyczajną sesję Rady Miasta Grajewo 7. kadencji, zwołaną na wniosek burmistrza miasta. Stwierdzam na podstawie listy obecności, że na 21 radnych ustawowego składu rady w obradach aktualnie bierze udział 16 radnych, co stanowi kworum i wystarczy do podjęcia prawomocnych uchwał. Witam serdecznie Wysoką Radę. Witam ciepło pana burmistrza Dariusza Latarowskiego. Witam pracowników Urzędu Miasta. I witam naszego gościa, pana Marka Karłowskiego, firma IPC, Instytut Badawczy z Wrocławia, która to firma opracowuje dla nas gminny program rewitalizacji. Wysoka Rado, szanowni zebrani, przed realizacją kolejnego punktu pozwolę sobie odczytać wniosek, który wpłynął na moje ręce od pana burmistrza. Brzmi on następująco. Na podstawie paragrafu 10 ustęp 3 załącznika nr 4 do statutu miasta Grajewo organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy organów miasta stanowiącego załącznik do uchwały nr 6 łamane na 39 łamane na 03 Rady Miasta Grajewo z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia statutu miasta Grajewo wnioskuję o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Grajewo w dniu 9 marca 2018 roku godzina 8 w sprawie uchwalenia gminnego programu rewitalizacji miasta Grajewo na lata 2017-2027. Gminny program rewitalizacji opracowany został w oparciu o szeroko zakrojone analizy i konsultacje społeczne. Program posiada istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego miasta. Gminny program rewitalizacji opracowany został w ramach projektu Rewitalizacja Centrum Grajewa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu pilotażowego Modelowa Rewitalizacja Miast. Uzasadnienie dla zwołania sesji nadzwyczajnej wynika z harmonogramu prac w ramach projektu Rewitalizacja Centrum Grajewa. Uchwalenie gminnego programu rewitalizacji pozwoli na podjęcie kolejnych kroków, wykonania kolejnych opracowań, które wynikają z gminnego programu rewitalizacji, a są niezbędne do zaprogramowania i realizacji procesu rewitalizacji, którego gminny program rewitalizacji jest początkiem. W związku z tym, że miasto Grajewo uczestniczy w programie pilotażowym Modelowa Rewitalizacja Miast, dotowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, opóźnienia w realizacji harmonogramu projektu nie są wskazane. Podpisał burmistrz miasta magister Dariusz Latarowski. Wobec powyższego proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco. Punkt pierwszy. Otwarcie obrad 48. nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności. Punkt drugi. Przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji miasta Grajewo na lata 2017-2027. Punkt czwarty. Zamknięcie 48. nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Otrzymaliśmy dokument, który bardzo szeroko obejmuje różne aspekty związane z modelową rewitalizacją naszego miasta. Zanim przejdziemy do podejmowania tej uchwały, otwieram dyskusję, a na początku udzielam głosu panu burmistrzowi Dariuszowi Latarowskiemu. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni państwo. Dzisiejsza nadzwyczajna sesja, oczywiście konsekwencje tej sesji będą dla miasta na paręnaście, jak nie parędziesiąt lat. Dzisiaj finalizujemy proces, który tak naprawdę trwa całą naszą kadencję, czyli kadencję państwa radnych i kadencję moją jako burmistrza Grajewa. I to, co dzisiaj sfinalizujemy, czyli podejmiemy, bo taką mam nadzieję, uchwałę dotyczącą gminnego programu rewitalizacji, to jest konsekwencja pracy praktycznie od roku 2015 do dnia dzisiejszego. Ja chciałem tylko przypomnieć, bo nikt przed nami takiego wyzwania rewitalizacji centrum nie podjął. To były różne zapowiedzi, to były różne koncepcje, gdzieś one się wirtualnie pojawiały. My praktycznie na początku 2015 roku z zespołem bardzo wąskim, bo to Tomek Poniatowski i jego współpracownicy, plus ja jako burmistrz miasta, później włączyła się do tego Marta, podjęliśmy wyzwanie złożenia wniosku do modelowej koncepcji rewitalizacji miast i pojawił się taki wniosek nasz, taka fiszka, 1 czerwca 2015 roku. 1 czerwca 2015 roku, czyli pół roku
żeśmy się do tego przygotowywali, myśleliśmy, jak to zrobić, szukaliśmy narzędzia, które by nam pozwoliło wejść w projekt, no taki, który by nas podniósł jako miasto jednocześnie, a dał też możliwość rozwoju w przyszłości. I ta fiszka projektowa została złożona w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, w Departamencie Funduszy Pomocowych. Przystąpiło do tego projektu 250 samorządów. Fiszka nasza, wydawałoby się nam, że no wielkich powodzeń to nam nie będziemy mieli, bo chodziło o wybór 50 paru fiszek, wybrano 57. Nasza fiszka znalazła się w ocenie na 31. miejscu i została zakwalifikowana do dalszych prac jako jedyna w województwie podlaskim, co nie znaczy, że Podlasie nie składało takich fiszek, bo każdy szanujący się samorząd w większości przystępował. I również wtedy kolejne nasze debaty, jak dalej pracować. Mieliśmy swojego opiekuna z Ministerstwa Rozwoju, różne pomysły, różne konsultacje. I tak czasami sobie myśleliśmy z zespołem, z Martą, z Tomkiem, że no, te 31 miejsce to i tak całkiem dobrze i w tej 20 znaleźć się, to pewnie nic z tego nie będzie, bo to już może decyzje są podjęte. No ale zakasaliśmy rękawy, zespół młodych ludzi podjął to wyzwanie. Pan kierownik referatu mówi, a spróbujemy. Marta zaczęła dużo jeszcze bardziej tak jakby pracować po godzinach i nad tym siedzieć i poświęciła swój cały czas. No i złożyliśmy ten nasz wniosek 1 lutego 2016 roku. Zakończył się ten etap i po tym etapie nasze miasto uzyskało 538 punktów i z tych 50 paru znalazło się na 8 miejscu. I te 8 miejsce na te 250 samorządów to efekt pracy tego zespołu, to efekt akceptacji państwa radnych tych naszych działań, bo nigdy ze strony Rady Miasta nie mieliśmy tutaj żadnych trudności, wręcz przeciwnie, Rada Miasta wspierała i referat, i mnie w tych działaniach. No i dzisiaj końcowy etap, czyli przyjęcie gminnego programu rewitalizacji, który nam otwiera szansę na inne miasto, na inne centrum, ale jednocześnie też otwiera nam szansę na zdobycie dodatkowych funduszy w różnych tak jakby kierunkach, czyli w tych aspektach społecznych, aspektach gospodarczych, aspektach urbanistycznych, infrastrukturalnych. Na to też dostaliśmy jakieś już pieniądze, bo kwota dotacji, wartość projektu, jak Państwo tutaj doskonale widzicie, to jest 1 305 400, a kwota dotacji 1 174 860 zł. I to są pieniądze już twarde, które są z Unii Europejskiej, z pomocy technicznej i te pieniądze mamy. My w tej chwili jesteśmy na bardzo zaawansowanym etapie przygotowania dokumentacji technicznych, czyli mamy na przykład opracowane 11 ekspertyz technicznych budynków ADM-u. Jesteśmy też na etapie konsultacji dotyczących zagospodarowania całego Placu Niepodległości, terenów przyległych. I to się właśnie w tym wszystkim dzieje. A także jesteśmy na etapie różnego rodzaju zajęć z grupami różnymi, które mieszkają w tym terenie zdegradowanym. Dlaczego ten program jest tak ważny jeszcze? Pieniądze, które za chwilę będą się kończyć w Unii Europejskiej, musimy gdzieś szukać innego źródła. I teraz ogromnie nam zależało, żeby w obszarze zdegradowanym znalazły się takie tereny jak Park Solidarności. No i się mamy dotację około 4 milionów złotych na ten Park Solidarności i za chwilę będzie przetarg na przebudowę, na też taką rewitalizację zieleni. Ale te 4 miliony to, jak sobie szacowaliśmy z zespołem, to jest bardzo mało. Tam jeszcze trzeba przynajmniej 3 albo 4 razy tyle. Więc może w przyszłości pojawi się coś celowanego,
dla tych miast, które mają dobry program gminny rewitalizacji. Może będziemy mieli jakieś profity z tego, że to mamy opracowane i to jest mieszkańcom tego obszaru zdegradowanego potrzebne. Również zastanawialiśmy się, czy nie można byłoby włączyć tego obszaru ponad hektara terenów kolejowych, włącznie z budynkiem po dworcu kolejowym, po dworcu PKP. I także ten obszar został włączony, czyli mówimy o Parku Solidarności jako przyległym do tego naszego głównego obszaru rewitalizacji i tego terenu kolejowego. Zresztą ja wczoraj byłem w PKP PLK i rozmawialiśmy również o tej modelowej rewitalizacji w kontekście przebudowy linii kolejowej Rail Baltica. To też szeroki temat. Wczoraj spędziłem tam 3 godziny akurat na spotkaniu z rządem, z przedstawicielami PLK. Także tak szczerze mówiąc, to ten gminny program rewitalizacji swoim zasięgiem obejmuje ścisłe centrum i najbardziej widoczne czy też eksponowane tereny, które w przyszłości mogłyby być wizytówką naszego miasta, a dzisiaj nią nie są. A dzisiaj to jest obszar, który często nam wręcz przeszkadza, że czasami się trochę wstydzimy pokazać tego terenu, bo to zaniedbane, bo to niedoinwestowane, bo to gdzieś tam różne nazwy tego terenu funkcjonują wśród grajewian. I według mojej oceny program jest przemyślany, program jest skonsultowany. My wszystko robiliśmy w porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju, z Departamentem Odpowiedzialnym za realizację tej modelowej rewitalizacji. Również konsultowaliśmy to z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, bo to nie jest tak, że co sobie gmina wymyśli, to tak musi być. To musi odpowiadać też tym, którzy tak jakby inwestują w tą modelową rewitalizację, którzy chcą pokazać te 20 miast faktycznie w całej Europie. Do tego również to nasze wystąpienie jako do tego miasta partnerskiego, do Turynu, gdzie ta społeczna rewitalizacja akurat tego miasta jest rewitalizacją modelową na cały świat. I taki partner poprzez białostocki OBOP nam się udał i mam nadzieję, że ten projekt złożony do Powera będzie projektem skutecznym. No i to tyle, żeby też nie przedłużać, bo wszyscy Państwo żeście otrzymali gminny program rewitalizacji do siebie w wersji elektronicznej. Jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście go wydrukujemy. Oczywiście można gdzieś tam mieć uwagi, gdzieś brakuje kropki, brakuje przecinka, albo jest czegoś za dużo, albo gdzieś tam jakaś nazwa może nie jest taka, jak dzisiaj jest inaczej, w 2015 roku było inaczej. To oczywiście są takie rzeczy techniczne. Natomiast sam dokument, tak jak napisaliśmy tam, i też ja się pod tym podpisałem, na drugiej stronie, ja za ten dokument biorę na siebie odpowiedzialność jako burmistrz Grajewa. I proszę Państwa o przyjęcie, o ewentualne pytania. Są nasi partnerzy, Wrocław, pan doktor nam tutaj ogromnie pomagał, także dziękuję, bo ta nasza współpraca, uwierzcie mi Państwo, układała się dobrze. I to nie było tak, że my narzucaliśmy swoją wolę. To było tak, że były zawsze pytania, a czego tak naprawdę potrzebujecie? I na te pytania szukaliśmy odpowiedzi. Tyle mojego wstępu. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za przypomnienie nam drogi od pomysłu aż do opracowania tego dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Miasta Grajewo na lata 2017-2027 i jego wartości w życiu całego społeczeństwa. Bardzo proszę teraz o obejrzenie krótkiej prezentacji multimedialnej i oddaję tutaj głos panu Markowi Karłowskiemu. Bardzo ważnej decyzji, czyli o uchwaleniu programu, który będzie służył gminie przez najbliższe 10 lat, wytyczał, można powiedzieć, cele i kierunki działań, aby doprowadzić centrum Grajewa do
zupełnie innego wizerunku. Chciałbym Państwu w paru słowach jeszcze zreferować, można powiedzieć, sam dokument, jak on wygląda, jaka jest jego przede wszystkim logika. Moje wystąpienie potrwa około 5 minut. Aby przystąpić do uchwalenia samego dokumentu, konieczne było w pierwszym kroku wytyczenie obszaru, na którym skupi się interwencja miasta w odniesieniu do rewitalizacji. I w pierwszym kroku prowadziliśmy szerokiego rodzaju analizy i badania, gdzie szukaliśmy koncentracji problemów. Były to badania oparte w dużej mierze o dane tutaj państwa, instytucji. Kluczowe było stwierdzenie, gdzie koncentrują się problemy społeczne. I to były obiektywny wybór na podstawie danych, szeregu różnych danych dotyczących na przykład bezrobocia, ubóstwa. I na podstawie tych danych wytyczyliśmy obszar. W związku z tym, że mówimy tutaj o ustawie o rewitalizacji, konieczne było tak jakby zatwierdzenie wyboru tego obszaru i podjęta została uchwała o wytyczeniu, o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Tą uchwałę Państwo podjęliście w poprzednim roku i tak jakby ta uchwała, podjęcie tej uchwały otworzyło nam możliwość dalszego działania, czyli już pracy na tym obszarze, pogłębienia diagnozy i wypracowania pomysłu na rewitalizację. Właściwie ułożenia tych wszystkich pomysłów, które gdzieś się tutaj pojawiały z różnych instytucji, a także pomysłów tutaj wewnątrz, można powiedzieć, miejskich. W pewien plan. Plan, który ma swoją strukturę. Tutaj widzimy te granice obszaru rewitalizacji jeszcze. Wiemy, że ten obszar tak jakby no, koncentruje się w samym centrum tutaj miasta, w skrzyżowaniu dróg. Tu już pan burmistrz bardzo dokładnie opisał priorytety tego obszaru. Czyli w tym obszarze chcieliśmy zawrzeć istotne przestrzenie publiczne, które tak jakby no, są przyklejone do obszaru, w którym koncentrują się w szczególny sposób problemy społeczne. Czyli skrzyżowanie dróg krajowych i oprócz tego właśnie te tereny publiczne, tak jak Park Solidarności, tereny wokół dworca i co istotne kwartał, można powiedzieć, zabudowy w okolicy Placu Niepodległości, ulicy Popiełuszki, ulicy Trauguta i w kierunku jeszcze powiedzmy dworca PKS. To są priorytety przestrzeni publicznej do zagospodarowania. W tym obszarze zdiagnozowano szereg różnych problemów. O problemach społecznych moglibyśmy tutaj bardzo długo mówić, ale no tak się złożyło, że w tej przestrzeni, która jest tą przestrzenią zamieszkałą przez społeczność, można powiedzieć, najuboższą, obarczoną największą skalą problemów, występuje też w tej przestrzeni bardzo duża skala problemów infrastrukturalnych, przestrzenno-funkcjonalnych, czyli one na siebie się nakładają. I to pokazuje konieczność kompleksowej modernizacji, czyli nie tylko działania o charakterze infrastrukturalnym, ale obok tego przede wszystkim, i to jest, można powiedzieć, zasadniczy cel rewitalizacji, podniesienie poziomu jakości życia, ale przede wszystkim likwidacja czy zmniejszenie skali negatywnych problemów społecznych. Pierwszym elementem tej struktury strategicznej tego dokumentu jest wizja. I wizja to jest oczekiwany obraz przyszłości obszaru rewitalizacji, w tym przypadku w 2027 roku. I wizja rzutuje na to, w jaki sposób będziemy budować ten plan przemian, czyli jakimi działaniami chcielibyśmy doprowadzić do tej pozytywnej przemiany. I kształtując cały plan, cały program rewitalizacji, wzięto pod uwagę następujące główne założenia. Po pierwsze, rewitalizacja w Grajewie powinna być tym przykładem dla innych miast w regionie. To ma swój wymiar w tym, że to jest rewitalizacja pilotażowa. Istotne jest także, aby te przemiany, które będą zachodzić w mieście, były powszechnie znane mieszkańcom. Co więcej, żeby mieszkańcy włączyli się w proces pozytywnych przemian.
Bez ich udziału będzie bardzo ciężko przede wszystkim zmienić tą sferę mentalną czy też społeczną. Centrum tych przemian stanowić będzie ożywiony plac Niepodległości z nowo powstałym deptakiem. Czyli tutaj będzie nowa, tak jakby nowa jakość przestrzeni publicznej. Stworzy to zupełnie nowy wizerunek miasta Grajewa. Także w odniesieniu do mieszkańców, ale także odwiedzających tutaj miasto. Zakłada się znaczące ograniczenie wykluczenia społecznego, no i ta przestrzeń staje się przyjazna dla mieszkańców. To są najważniejsze elementy wizji, czyli tych przemian. Sam program w dalszej swojej części ma zestaw celów, kierunków, ale takim, które są skonkretyzowane w konkretnych projektach i przedsięwzięciach rewitalizacyjnych. I tutaj specyfika programów rewitalizacji polega przede wszystkim na tym, że my już musimy na etapie początkowym bardzo konkretnie zaplanować przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Musimy je opisać, wskazać źródła finansowania, wskazać podmioty, które je będą realizować. I to jest jedna z największych trudności, bo planując program na 10 lat, my musimy przewidzieć najważniejsze zdarzenia czy wydarzenia, które się zadzieją. Czyli w odróżnieniu do strategii rozwoju, która te pomysły, projekty bardzo w sposób ogólny, można powiedzieć, traktuje, tu co więcej, musimy szukać już planów finansowania tych przedsięwzięć. I to jest największa trudność. Oczywiście można założyć, że w toku prac dalszych, czyli mamy perspektywę 2027, pojawi się nowa perspektywa unijna po roku 2020, pojawią się nowe wytyczne, pojawią się nowe pomysły, być może możliwości realizacyjne, być może włączą się do realizacji państwa programu inwestorzy prywatni. To oznaczałoby możliwość czy konieczność aktualizacji założeń programu. I istotne jest to, że ten program ma swoje granice, czyli to z myślą, można powiedzieć, perspektywiczną. Pan burmistrz wspomniał tutaj o dworcu kolejowym. No w tej chwili nie ma pomysłu, można powiedzieć, zdefiniowanego na twardo jako projekt, jako fiszka projektowa dla dworca. Ale nie oznacza to, że w kolejnej perspektywie taki projekt mógłby być ujęty w gminnym programie, co oczywiście wiązałoby się z aktualizacją tego dokumentu. I puentując moje wystąpienie, patrząc się na mapę, najważniejsze przemiany, jakie zajdą, to przede wszystkim chcielibyśmy wskazać ten kwartał ulic pomiędzy Placem Niepodległości, Popiełuszki, Trauguta. Czyli to jest priorytetowy obszar. Czyli oprócz tego, że na rzecz tego obszaru oczywiście będą realizowane działania społeczne, w tej przestrzeni powstanie nowa, tak jakby jakość przestrzeni publicznej. To będzie nowe centrum Grajewa. Oprócz tego mówimy tutaj o przestrzeniach publicznych Parku Solidarności wzdłuż ulicy Popiełuszki. Istotne są także działania, które spowodują poprawę jakości infrastruktury społecznej. Czyli mówimy tutaj między innymi o Domu Kultury, o ośrodku, o hali sportowej przy ulicy Strażackiej. Kształtując pomysły, projekty, musieliśmy je przełożyć też na pieniądze, czyli zabudżetować, zaplanować, ile mniej więcej pieniędzy cały program rewitalizacji będzie kosztować. Zaplanowaliśmy projekt na około 58 milionów złotych. Czyli to jest, kwota planowana do wydatku do 2027 roku i należy założyć, że oprócz tych projektów takich zdefiniowanych na twardo, też są pomysły czy projekty, pozostałe projekty, które są bardziej w sposób ogólny zaplanowane. I też je próbowaliśmy w jakiś sposób wycenić. Oczekiwane największym źródłem finansowania zgłoszonych projektów jest oczywiście Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, ale także istotnym wkładem na pewno będzie budżet gminy. Tutaj nie ma wątpliwości co do tego. Jeszcze dwa słowa o uspołecznieniu tego
realizacji samego procesu rewitalizacji. Ustawa narzuca tak jakby no, konieczność uspołecznienia realizacji. To jest wymóg formalny, ale można powiedzieć nie tylko formalny, czyli to, że nie uda, bez włączenia społeczności nie uda się zrealizować pełnych założeń programu, to jest oczywiste. Takim najbliższym działaniem związanym z uspołecznieniem będzie powołanie Komitetu Rewitalizacji. Państwo jeszcze w ciągu najbliższych 3 miesięcy podejmą jeszcze jedną uchwałę dotyczącą właśnie wyznaczenia zasad uchwalania właśnie Komitetu Rewitalizacji. Będzie to ciało doradcze, którego założeniem jest wspieranie przede wszystkim miasta w podejmowaniu istotnych decyzji rewitalizacyjnych i powinno się składać z przedstawicieli zarówno instytucji publicznych, ale w których dominujący głos powinien być tym głosem powiedzmy społecznym. Oczywiście w samym programie zaplanowano szereg takich działań uspołeczniających, wychodzących tak jakby z inicjatywą do mieszkańców, szereg różnych spotkań, inicjatyw, warsztatów organizowanych też na rzecz dzieci, młodzieży. I to wszystko będzie w toku całego programu rewitalizacji wdrażane i realizowane. Chciałbym życzyć w tym miejscu, w tym punkcie Państwu wytrwałości w dążeniu do celu. To się wiąże z tym, że uchwalając taki program, składając deklarację zrealizowania założeń, no, bierzecie Państwo na siebie dużą, dużą odpowiedzialność. Wiąże to się z dużą pracą, w szczególności, czyli kończy się program, etap uchwaleniem programu, zaczyna się etap prac nad już konkretnymi projektami, przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi. Także życzę Państwu, aby większość tych założeń, jak nie wszystkie, udało się zrealizować z powodzeniem, pozyskać zewnętrzne źródła finansowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Markowi Karłowskiemu. Przypomnę kierownikowi zespołu opracowującego Gminny Program Rewitalizacji Miasta Grajewo. I otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Czy ktoś z Państwa? Pan radny Zbigniew Fadrowski. Oczywiście, że tak. To generalnie jest nawet warunkiem, żeby ten prywatny kapitał tam wchodził. Pan Marek wspominał o tym, że my zakładamy, że zdobędziemy fundusze zewnętrzne, unijne, ale udział gminy czy też udział prywatnego inwestora jest nieodzowny. On jest konieczny i na każdym etapie realizacji, czyli od tego roku, załóżmy dzisiaj 18 do 27 i dalej, ten prywatny inwestor jest nam niezbędny. Ale żeby też przekonać inwestora, tego, kto włoży własny kapitał, to trzeba być dla tego inwestora osobą wiarygodną. Czyli trzeba mieć pomysł na to, co tam jest i żeby też inwestor miał, czuł się bezpieczny, że te pieniądze włożone przez niego i kiedyś się zwrócą i one będą procentowały. Jeśli gmina nie pokaże, że ma taki pomysł, to żaden szanujący się inwestor w ten układ partnerstwa publiczno-prywatnego, bo tak to trzeba byłoby przyjąć, myślę, że nie wejdzie. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za odpowiedź. Tak, gmina ma pomysły. Zresztą nawet ostatnio bardzo trochę też i żałuję, że państwo radni nie wzięliście udziału w konsultacjach społecznych i ten udział państwa był potrzebny.
bo my wtedy siedzieliśmy z panią prezes PSS-ów, rozmawialiśmy o tym, jakie niebezpieczeństwa. To jest kwestia czasami bardzo prostych pytań. Czy tutaj wjedzie większy samochód, czy nie wjedzie, czy będzie mógł zatrzymać, czy nie, czy będzie można postawić ławkę szerokości metr, czy ławkę szerokości 1,5 metra, czy gdzieś tam pas drogowy nie będzie zajęty, czy zgodne to jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. I o tym rozmawialiśmy. Oczywiście ja się liczę z tym, że wielu mieszkańców centrum już dużo wcześniej uczestniczyła w konsultacjach społecznych, bo my byliśmy i w terenie, i w podwórkach, w różnych miejscach, nawet ze streetworkerami, kiedy były te zajęcia właśnie w terenie. I wiele osób na ten temat z nami rozmawiało. Natomiast mimo wszystko liczyłbym na to też, żebyście państwo gdzieś tam przy tych planach naszych uczestniczyli, żebyście państwo wypowiadali swoje uwagi, bo one są istotne i dla nas również otwierają pewne pomysły. Nawet tutaj podczas ostatniego spotkania z panią prezes PSS-u padła taka uwaga dotycząca przejścia przez tory kolejowe. Kiedy w przyszłości, w 2024 roku Rail Baltica zakłada 24 zamknięcia, czyli przyjazdy szybkich pociągów osobowych i 6 towarowych, czyli mamy 30 zamknięć w ciągu doby, plus do tego kwestie wczorajsze omawiane przetaczania wagonów i nawet jak wyjdzie ruch tranzytowy, tirowy z 61, to i tak zostanie ruch lokalny, ruch między tą częścią po obu stronach miasta tych torów kolejowych, a także przejścia pieszych. I jak usprawnić tę komunikację pieszych z jednej na drugą stronę? Rozmawialiśmy o kładce, mówiliśmy, nawet padła sytuacja kładki, nie wiem, czy ktoś pamięta z państwa, kładki, która kiedyś była na wysokości ulicy Kilińskiego. Ktoś pamięta tę kładkę z państwa? Bo ja nie. Ja nie pamiętam tej kładki. Okazało się, że są nawet zdjęcia tej kładki i to była kładka stalowa, mniej więcej na wysokości tego zakładu przychodni tej lekarskiej. Tamta kładka się znajdowała, wychodziła prosto na ulicę Kilińskiego. Ona później została zlikwidowana, ale te zdjęcia są. I też rozmawialiśmy, czy na przykład nie takie przejście, z tym, że wczoraj po konsultacjach w PKP nie wiemy, jeszcze oni coś zaproponują, czy nie będzie, bo to jest 7 metrów nad, czy nie lepiej 4 metry pod, prawda? Czyli mówimy o przejściu podziemnym i kwestia monitorowania. No i takie rzeczy wynikają podczas spotkań. Czasami na takim spotkaniu być może nic się nie zadzieje, ale być może padnie jedna uwaga, która zmienia wszystko, która decyduje o tak jakby innym spojrzeniu na projekt. Więc tak to wygląda i na to pomysł mamy. Wiem, jaki proces inwestycyjny będzie po stronie miasta i no, to jest dla nas istotne. Dziękuję bardzo. Kto z państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę. Nie widzę. Wobec powyższego przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji miasta Grajewo na lata 2017-2027. Kto z państwa jest za podjęciem tej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. 15 głosów za, bo tylu państwa radnych jest w tej chwili obecnych w sali obrad. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Czyli 14 głosów za, 0 przeciw i 1 głos wstrzymujących się. Tak? Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miasta w głosowaniu jawnym 14 głosami za, przy 0 przeciw i 1 wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji miasta Grajewo na lata 2017-2027. Tym samym wyczerpaliśmy porządek dzisiejszych obrad. Dziękuję serdecznie wszystkim państwu radnym. Dziękuję panu burmistrzowi, dziękuję naszemu gościowi, pracownikom Urzędu Miasta, pracownikom Biura Rady Miasta i zamykam 48. nadzwyczajną sesję Rady Miasta Grajewo. Życzę miłego dnia.